Atomowe okręty podwodne typu Vanguard to obecnie jedyny element brytyjskiego strategicznego systemu odstraszania nuklearnego. Cztery jednostki pochodzące z lat 90. posiadają na pokładzie amerykańskie pociski balistyczne Trident 2D5. Chcecie wiedzieć więcej? Zapraszam na ciekawostki Twardego Resetu. Pierwsza jednostka tego typu weszła do służby w 1993 roku, a ostatnia w 1999. Do dziś wszystkie cztery jednostki pozostają w aktywnej służbie, a bazą, z której operują, jest szkocka HMNB Clyde. Dlatego też w trakcie referendum odbywającym się w Szkocji pojawiły się niepokoje dotyczące przyszłości brytyjskiego programu odstraszania nuklearnego i miejsca, w którym okręty mogłyby stacjonować. Okręty typu Vanguard to 150-metrowe jednostki o wyporności 16 tysięcy ton, napędzane przez pojedynczy reaktor atomowy Rolls-Royce. W zanurzeniu mogą się rozpędzić do około 45 km na godzinę, a ich zasięg jest ograniczony jedynie przez zapasy żywności i wytrzymałość 135-osobowej załogi. Jednostki kosztowały po 1,5 miliarda funtów za sztukę, a całkowity koszt programu jest szacowany na 15 miliardów. Oprócz broni defensywnej w postaci wabików, okręty typu Vanguard posiadają wyrzutnie torped oraz 16 wyrzutni pocisków balistycznych typu Trident 2D5 o zasięgu do 11 tysięcy kilometrów. Aktualna polityka Wielkiej Brytanii odnośnie użycia okrętów typu Vanguard zakłada, że w każdej chwili przynajmniej jeden z nich pozostaje w ukryciu, a jeden jest remontowany lub są wobec niego prowadzone inne prace serwisowe. Rozlokowany okręt pozostaje w gotowości operacyjnej, jednak głowice nie są wycelowane w żadne konkretne cele. W odróżnieniu więc od czasów zimnej wojny, jednym pociskiem nie można zrównać wrogiego państwa z ziemią. Szacuje się, że do uderzenia atomowego z brytyjskiego okrętu potrzeba obecnie raczej dni niż godzin. Pociski Trident w swojej maksymalnej konfiguracji mogą przenosić nawet 14 niezależnych głowic. Wykorzystywana jest jednak opcja z 8 lub nawet mniejszą ilością głowic o mocy 100 lub 475 kiloton każda. Najprawdopodobniej na pokładzie Vanguardów znajdują się pociski z różną liczbą głowic, od 8 do 1, o mocy jedynie 100 kiloton. Słabsze pociski pozwalają na przeprowadzenie uderzenia ostrzegawczego na terytorium kraju, który nie docenił potencjału Wielkiej Brytanii. Chwała Królowej! To wszystko na dzisiaj. Do widzenia, cześć!